Siemaneczko ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować wam 5 powodów, dlaczego CSGO nie jest już tak popularny jak kiedyś. Ale przed tym informacja o tym, że powracają odcinkowe giveawaye i dlatego dzisiaj do wygrania jest M4 Aiden S szkło ołowiowe. Wystarczy tylko zostawić suba z dzwoneczkiem, dać łapkę w górę i napisać komentarz z propozycją na kolejny film. W każdym odcinku jest zapewniony skin o wartości minimum 3 dolarów, a czy będzie on droższy, to już zależy tylko od was, gdyż każde 10 łapek w górę to dodatkowe 20 centów do wygrania w kolejnym odcinku. Tymczasem ja już nie zwlekam i zapraszam do oglądania. Jeżeli szukasz gier w bardzo atrakcyjnych cenach, zapraszam Cię na stronę eneba.com. Rejestrując się z mojego linku i używając kodu Croxy za pierwsze wydane 10 euro na stronie, dostaniecie premię w wysokości 1 euro. Dodatkowo w każdy weekend organizowane są ogromne wyprzedaże. Zapraszam i polecam. Jak dobrze wiecie, ostatnimi czasy CSGO nie interesuje się już tyle osób, co kiedyś. Czym jest to spowodowane? Przede wszystkim jedną z głównych rzeczy, przez których CSGO nie jest już tak popularny i rozchwytywany, to feralny update z 29 marca 2018 roku, przez który każdy wytradowany skin otrzymał automatyczną blokadę na okres 7 dni, przez co wiele stron związanych właśnie ze skinami padło, jak i również duża ilość graczy interesująca się skinami zaczęła nadmiernie sprzedawać wszystkie swoje skórki, nie widząc sensu w ich dalszym trzymaniu. W ciągu kilku lub kilkunastu godzin od update'u powstała specjalna petycja do twórców CS-a, w której community wyrażało swoje niezadowolenie spowodowane tą aktualizacją. Niestety na nic się to zdało, ponieważ 7-dniowa blokada na wytradowane skiny zachowała się do dzisiaj. Kolejną rzeczą według mnie jest w pewien sposób lekceważenie głosu graczy, którzy za pośrednictwem wielu mediów społecznościowych wyrażają swoje opinie na dane tematy, jak i również wypisują te według nich najbardziej wyczekiwane dodatki do popularnej strzelanki, które z pewnością wniosłyby sporo świeżości do gry. Niestety Valve znane jest z tego, że nie przejmują się oni potrzebami graczy, tylko wolą działać na własną rękę i dodać kurczaki z czapkami urodzinowymi. Brak jakichkolwiek ciekawych aktualizacji, które mogłyby uszczęśliwić graczy, jak chociażby dodanie tak długo wyczekiwanej operacji, której już nie ma grubo ponad 2 lata. Zamiast tego można chociażby zobaczyć kolejne skrzynki ze skinami lub kolejne bezsensowne aktualizacje, które nie dają żadnych korzyści dla graczy. Mimo wszystko uważam, że nowa operacja może zostać dodana razem z nową odsłoną mapy The Cache. Kolejną sprawą jest monotonność gry, która w dalszym ciągu polega na tym samym i większość meczów wygląda równie identycznie. Osobiście nie wymagam nie wiadomo czego, bo CS to w dalszym ciągu gra strategiczna, która opiera się głównie na komunikacji z drużyną, jak i umiejętnościami indywidualnymi, ale przyznacie, że CSGO na nowym silniku Source brzmi kusząco. Nauka gry oraz jej fizyki od podstaw byłoby na pewno czymś niezwykłym i fascynującym, a wszyscy gracze startowaliby mniej więcej z tego samego poziomu. Czwartym powodem jest niska rola polskich drużyn w światowym e-sporcie. Zapewne nie jeden z naszego community dowiedział się o CSGO za sprawą chociażby Virtus Pro, którzy regularnie walczyli o najwyższe trofea, lecz z czasem ich pozycja w arenie międzynarodowej zaczęła spadać i coraz mniej słyszy się tyle o polskich formacjach, jak chociażby za czasów świetności Złotej Piątki. Aktualnie w Polsce nie ma drugiej takiej drużyny, która osiągnęła tyle co Virtusi, więc pozostaje tylko czekać, aż niedźwiedzie w nowym składzie wyjdą na prostą, lub poczekać, aż na rynku pojawi się poważna formacja, która może coś namieszać. No i teraz przechodzimy do meritum całego filmu, a mianowicie ogromna ilość cheaterów, z którą pomimo wypuszczenia Wacnetu deweloperzy nie mogą sobie poradzić, a cheaterów przybywa coraz więcej za sprawą tego, że gra stała się free to play, przez co w moim przypadku średnio co trzeci mecz napotkam w przeciwnej drużynie osoby grające na wspomagaczach, pomimo tego, że w teorii Trust Factor powinien dobierać mi osoby z podobnymi kontami z tym co ja, podobnymi umiejętnościami, podobnym zachowaniem w grze i wielu innym czynnikom, lecz jeżeli w przeciwnej drużynie napotkam świeże konta, które jakimś cudem z 7 levelem w CSGO mają status prime, to coś tu chyba jest nie tak. Nieraz miałem tak, że po wygraniu tych 8 meczy z rzędu bez porażki, w decydującym momencie walki o awans pojawił się taki Jaś Kowalski, który postanowił popsuć grę innym, a mecz i tak nie zostanie anulowany osobom, które znajdowały się na tej przegranej pozycji.
Pomimo zapewnienia, że Wacnet dalej się uczy, a cheaterów jest coraz mniej, to w grze dalej będzie tyle oszustów, dopóki deweloperzy nie wypuszczą swego rodzaju bany na sprzęt komputerowy i może wtedy co niektórym odechciałoby się niszczenia gry innym. No i co, to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś inne powody, dlaczego CSGO umiera, a może macie odmienne zdanie, to śmiało możecie napisać w komentarzu, a ja się postaram nagrać drugą część, jeżeli będziecie tego chcieli. Przypominam jeszcze o konkursie na początku oraz o tym, że każde 10 lajków to dodatkowe 20 centów do wygrania w kolejnym odcinku. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i piona!